Dzisiejszy materiał filmowy poświęcę wykonaniu struktury tynku silikonowego, który wykonujemy właśnie na domu. Dodam od razu, że tutaj technika wykonania nie odbiega w żaden sposób od tego, w jaki robi się to na domu murowanym. No oczywiście pod warunkiem, że robi się to dobrze. Za chwilkę pokażę Wam, jak robimy to my. Tutaj możecie zobaczyć efekt gotowej ściany w warstwie podtynkowej, czyli mamy klej, w tym przypadku 8 mm, na to siatka z zakładem ponad 10 cm, arkusz na arkusz, następnie na to jeszcze jedna warstwa kleju. Teoretycznie wystarczyłoby ten klej położyć raz i wtopić w niego siatkę, natomiast no, my robimy standardowo od razu całe dwie pełne warstwy. To wzmacnia taką strukturę podtynkową i generalnie daje pewność, że efekt estetyczny takiej ściany będzie lepszy. Przejdę dalej. Tu już widać, że ta ściana ma inny kolor, ponieważ pojawił się na niej podkład. Pracownicy nałożyli podkład. Ten podkład już sobie wysechł. Był nakładany wczoraj. I na tym podkładzie wykonamy warstwę docelową tynku silikatowo-silikonowego. I co istotne, no dzisiaj są akurat bardzo dobre warunki do tego, żeby tynkować. Jest bezwietrznie praktycznie, nie pada, wilgotność powietrza jest niewielka. Natomiast nie zawsze mamy okazję, by pracować w takich warunkach. Wówczas dodajemy środek do zaprawy tynkarskiej, który powoduje szybsze odprowadzanie wody, czyli ta warstwa wiąże się szybciej. W zasadzie po 15 minutach taka struktura jest już gotowa. Co istotne, ten uzdatniacz, bo tak go można nazwać, nie wpływa negatywnie na jakość takiej struktury, wręcz przeciwnie. No, natomiast minusem jest to, że przy tak szybkim schnięciu należy takie prace wykonywać nie tylko sprawnie, ale też od razu i dokładnie. Także użycie takiego środka no, jednak wymaga sporego doświadczenia. Tu widzicie w kadrze gotową strukturę styropianową na słupie. Słupie drewnianym na stopie. Stopa jest już też gotowa. To oczywiście powstanie taras, te wszystkie poziomy zostaną wyrównane do drzwi wejściowych. Teraz będzie zachodzić lekko na elewację. I tak, oczywiście na takich słupach też strukturę wykonujemy w identyczny sposób. Strukturę podtynkową i tynkową jak w przypadku pozostałych ścian, ale takie słupy możemy też wykończyć inaczej. Na przykład w drewnie, bądź w jakimś kamieniu, cegle, czy też kaflu ceglanym. Takie kafle ceglane też wykonujemy nie tylko na takich słupach, ale też na całych elewacjach. Jeżeli wejdziecie na serwis internetowy, możecie zobaczyć taką ciekawą realizację z podwarszawskiej miejscowości Pęcice Małe. Tam całą elewację wykonaliśmy w kaflu naturalnym, ceramicznym, kaflu ceglanym. Tutaj na tej podmurówce mamy na razie izolację i też klej, siatkę, i tutaj też zostanie wykonany podkład oraz tak zwana mozaika, czyli no, można powiedzieć taki rodzaj tynku, który ma większą twardość. No, on ma znaczenie nie tylko ozdobne, ale też praktyczne, bo no, nie brudzi się elewacja, tylko ewentualnie zabrudzi się ta mozaika, aczkolwiek no, ta struktura i kolorystyka jest jej taka, żeby oszukiwać oko, żeby właśnie nie było widać zanieczyszczeń na takiej powierzchni, co jest szczególnie przydatne na przykład podczas koszenia trawnika. Powstanie opaska. Taką opaskę można wykonać albo z kamieni, albo w obrzeżach żwiru jakiegoś, tak, albo wprost z jakiejś kostki brukowej. No tutaj rozwiązania są różne. Oczywiście mamy też takich klientów, którzy pozostawiają po prostu tam trawę, ewentualnie obsadzają jakimiś roślinami no, typu jałowiec, czy jakieś kosodrzewiny, no, które odcinają jakby tę część elewacji od reszty. Nie za bardzo trzeba tam kosić, więc nic się nie będzie brudzić. I też można to zrobić właśnie w taki sposób. No, w dalszej kolejności wykonamy podbitki w okapach, zarówno tutaj, jak i pod tarasem. I zamontujemy rynny, plus do tego dojdą oczywiście obróbki blacharskie. I w zasadzie to będzie finish tej budowy. I kiedy ten moment nastąpi, to pokażę Wam na oddzielnym filmie,
jak wygląda taki budynek w stanie deweloperskim naszej firmy. Przekonacie się, co jeszcze należy wykonać. Ponadto, co zrobimy my. Tutaj mamy jeszcze izolację styropianową przed nałożeniem kleju, siatki, kolejnej warstwy kleju, podkładu i tynku. Lify okienne są już częściowo obrobione. Wprawimy w nie parapety. Parapety blaszane w tym samym kolorze co rynny i pozostałe obróbki blacharskie. Będą to parapety w kolorze grafit RAL 7016. Zawsze powtarzam, że jest to modny kolor, ale naprawdę mam ku temu powody, bo praktycznie wszyscy decydują się teraz na ten kolor. Wszyscy inwestorzy, którzy się do nas zgłaszają. Ponieważ no, warto dobrać kolor takich obróbek do koloru pokrycia dachowego. W tym przypadku jest to kąt bitumiczny w kolorze grafitowym. Zwróćcie uwagę, że ramy okienne również są w tym kolorze i to będzie się ładnie zgrywać, wyglądać bardzo dobrze. Teoretycznie wystarczyłaby jedna warstwa kleju. No, my przyjęliśmy, że wykonujemy takie warstwy dwie. I tak, pierwszą nakładamy przy pomocy szpagli, natomiast potem przyczesujemy ją grzebieniem, że się tak wyrażę, dlatego, by ją bardziej wyrównać na całej powierzchni. Tutaj widać ślady po grzebieniu. I dopiero potem wtapiamy w to siatkę. I teoretycznie przy takiej warstwie, jaką my wykonujemy, 8 mm, nawet jedna by wystarczyła, natomiast jakby z praktyki wiemy, że przy dwóch warstwach pełnych no, ten efekt końcowy jest lepszy pod względem gładkości powierzchni. I tak, po ukończeniu wtapiania siatki, po wyschnięciu przy odpowiedniej pogodzie wykonamy podkład i nałożymy na to tynk silikatowo-silikonowy, bardzo wysokiej jakości, odporny na zanieczyszczenia biologiczne, na kurz. I naciągamy siatkę. Siatkę oczywiście minimum z zakładem 10-centymetrowym od poprzedniego arkusza i wtapiamy. Na początku szpachelką małą, żeby złapać za rogi, i potem dużą. Po całości równo. Ono sobie grawitacyjnie opadnie. Ewentualnie drugi pracownik od dołu ją złapie, lekko naciągnie i tak sobie siatka zwisając jest wtapiana. W kadrze widzicie, jak wtapiany jest narożnik. Nakładana jest cienka warstwa kleju. Potem po wyrównaniu i wtapieniu zostanie nałożona kolejna. I tak analogicznie we wszystkie boki otworu drzwiowego. No i narożnik, sam ten fragment wykonany jest z aluminium. Całkowicie aluminiowy profil. Ściana wokół jest już otynkowana, teraz czas na glify. Trzeba będzie ładnie zdjąć z krawędzi nadmiar zaprawy tynkarskiej. No i równiutko w glifach rozprowadzić ją z każdej strony. Robi się to już po montażu parapetów. Oczywiście okna należy zafoliować, ponieważ zaprawę tynkarską po wyschnięciu bardzo trudno się usuwa z szyb. Lepiej, żeby się nie zabrudziły. No i po nałożeniu warstwy tynku zacieranie. Muszę wam się przyznać, że naprawdę podoba mi się ten dom rozmiarowo. Jest optymalny, naprawdę, dla trzech osób. Podejście inwestorów moim zdaniem jest jak najbardziej słuszne. Ceny energii rosną, wybrali technologię oszczędną. Dobrali powierzchnię budynku do swoich potrzeb. Wiedzieli, że taki dom będzie dla nich wystarczający, wystarczająco wygodny, zapewni im odpowiedni komfort życia, ciepło, niskie wydatki na energię. Kiedyś budowaliśmy budynki większe, no, dalej je budujemy i po 200, i po 300 metrów. Natomiast myślę, że polski rynek budowy domów jednorodzinnych racjonalizuje się. Ludzie coraz bardziej właśnie skłaniają się ku takim mniejszym domom, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej, gdzie nierzadko ludzie się dziwią, że w takich bogatych Niemczech czy w Szwajcarii
albo w Skandynawii wcale ludzie nie mieszkają w jakichś wielkich rezydencjach, tylko w domach właściwie odpowiednich do metrażowo i funkcjonalnie, też energetycznie, co już tam wcześniej zauważono do swoich potrzeb. No, jeszcze liczę na to, że coraz więcej domów w Polsce będzie budowanych właśnie w technologii szkieletowej, co naprawdę korzystnie wpłynęłoby na środowisko naturalne w naszym kraju, bo raz, że ta budowa jest bardzo niewielkim obciążeniem dla terenu, nie wpadają do ziemi, nie pozostają w niej na wieki bardzo dużej ilości zapraw, odpadów budowlanych, jest to sucha budowa. Poza tym taki dom później mniej więcej połowę energii domu murowanego zużywa. No, powinniśmy iść w takim kierunku, uwzględniając dzisiejsze problemy środowiskowe, ale też nawet z takich przyczyn racjonalnych, patrząc na swój portfel. Koszty budowy są podobne do budowy domu murowanego, a potem koszty eksploatacji są no, niewspółmiernie niższe. I ten dom jest dla mnie jakimś takim wzorem budynku dla rodziny trzyosobowej.